W życiu tak jak podczas pracy w drukarni, liczy się dokładność. Bardzo ważna jest dobra organizacja. Dzięki niej mogę robić to, co chcę. Do Polski przyjechałam 5 lat temu. Szukałam miejsca, gdzie mogłam zapewnić lepsze życie dla swojej rodziny. Jest ona dla mnie najważniejsza. Moi przyjaciele, syn, córka, wszyscy trzymamy się razem. Uwielbiam spotkać się z moją ekipą. Znamy się prawie od zawsze. Po tym parku biegaliśmy jeszcze jako dzieciaki. To tutaj były pierwsze miłości, kłótnie, rozmowy o podejmowaniu ważnych życiowych decyzji. Od 2018 roku prowadzę rodzinne Muzeum Drukarstwa w Radomsku. Pokocham to, co robię. Jestem też sędzią podnoszenia ciężarów. To tata zaraził mnie pasją do tego sportu, z którym byłem związany przez całe życie. Nigdy nie bałam się ryzyka i nie czekałam na to, co przyniosę los. Tylko brałam sprawę w swoje ręce. Trzeba było znaleźć swój cel i dobrze trafić. Ja trafiłem w dziesiątkę. Z żabką. A po mnie trafili moi znajomi. Pierwsza była Wiktoria. Na początku zatrudniłem ją w swojej żabce, a po roku otworzyła własną. Wiem, że życie pisze różne scenariusze, dlatego ja staram się tworzyć własną historię. Dla mnie rewolucją było przystąpienie do sieci Żabka. W Żabce odnalazłam to, co szukałam. Stabilność i możliwość rozwoju. Ludzie, z którymi współpracuję, są kluczem. Tak jak moi klienci, z którymi mam świetny kontakt. Żabka daje równe szanse nowym franczyzobiorcom. Jestem w miejscu, które daje mi wiele możliwości. Wierzę w siebie, zapewniam lepsze życie tym, których tak bardzo kocham. Dbam o swoich i chcę dla nich jak najlepiej. Dlatego już 6 osób z mojej ekipy zostało franczyzobiorcami. Jest już nas 8 tysięcy. 8 tysięcy franczyzobiorców, w tym ja i moja rodzina.